Witam wszystkich serdecznie. Otwieram 36. sesję Rady Gminy Abramów w dniu 24 sierpnia 2022 roku. Witam serdecznie panie i panów radnych, panią sołtys, panów sołtysów, pana wójta Marka Kowalskiego, panią Agatę Dzielińską, zastępcę pana wójta, jak również panią Barbarę Kąstę. Proponuję następujący porządek obrad. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, przyjęcie porządku obrad. Trzecie, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Czwarte, informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Abramów. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022 na 2023. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Abramów. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Sprawy bieżące. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Czy ktoś zgłasza do porządku obrad jakiekolwiek wnioski? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Irena Euskarczmasz, Beata Łysiak, jestem za, Grzegorz Rodak, nieobecny, Iwona Cwajda, Krzysztof Kostruń, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, Marek Miszta. Jestem za. Agnieszka Rojek. Jestem za. Jacek Antoniak. Jestem za. Iwona Goluch. Nieobecna. Wszyscy radni są za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Punkt drugi. Punkt trzeci. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania. Kto jest za zatwierdzeniem protokołu, który był przedstawiony mieszkańcom do wglądu w sekretariacie? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmasz, Beata Łysiak, jestem za, Grzegorz Rodak, nieobecny, Iwona Cwajda, Krzysztof Kozdruń, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, jestem za. Marek Miszta. Jestem za. Agnieszka Rojek. Jestem za. Jacek Antoniak. Jestem za. Iwona Goluch. Nieobecna. 12 na 12 obecnych radnych jest za zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania. Teraz przekazuję głos panu wójtowi. Informacja wójta gminy o pracy między sesjami. Bardzo proszę panie wójcie. Widzieliście się 2 miesiące praktycznie do wyboru z wakacyjnym, bo jest to już w czerwcu do ostatnich sesji. Postaram się pokrótce przedstawić, co to się dzieje, co się dzieje przy tym dalszym budowaniu. Jeśli chodzi o inwestycje, Państwa staraliśmy się dofinansowanie
droższa, tak czy mniej droższa, 2,74 tysiące, 99 zł 20 groszy. Także jest to w tej chwili sprawdzane. Za dużo dołożył do tego z waszych pieniędzy. Też tak jest, no, maliśmy teraz prawie 400 tysięcy, 16 tysięcy pieniędzy na żadne studia, na drogach powiatowych z powiatem. Obecnie prawie pieniądze też zdecydowaliśmy, będzie na projekt na drogę przygotowaną na powiatowej okolicy, tam jest 80 tysięcy. Opracowywuje dniami się też z dyrektorem w niedzielę na Różnika, z dyrektorem Zubożenia Polski. Pytali się, no to dalej powinniśmy wydać 600 tonów końca na nowa. Przygotować, wyremontować. I tam dzisiaj wrzodczy mówił, że musimy ustalają pewne rzeczy, troszeczkę czekają to, co powiedzieć się wiedział, ale że mają jak najbardziej przetarg poprosić. Oczywiście to jest takie skali bieżące, też przypominam, że do końca sierpnia jest przyjmujemy wnioski na drogę akcyzy. Może troszeczkę nie jest tych wniosków, bo z racji strasznie tam ustawek w cenie na paliwo na rok, w sensie większość, była większe zakupy i była pierwsza, więcej komisji służyli, bo nie jest tych wniosków, ale do końca się przyjmujemy. Oczywiście też przypominam o dodatku osobowym, który można składać do końca października, już w tej chwili już jest dany go za 2021 rok, w tej chwili 820 złożonych. I oczywiście to, co jest najbardziej na czasie, to jest od kilku dni, to jest dodatek ten węglowy. Gospodarstwo promować, że tak to się
Dziękuję bardzo. Zatem przejdziemy do punktu 5. Proszę o odczytanie protokołów z komisji poszczególnych. Pani Agnieszka, bardzo proszę. Protokół posiedzenia Komisji Samorządu Oświaty, Kultury i Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Posiedzenie komisji wziął udział w wieku. Pan Marek Nowarski, zastępca rządu pani Agnieszka Rzeczyńska oraz skarbnik pani Anna Stasia. Członkowie komisji Agnieszka Rojek, Marta Łuczka, Marek Łuczka i Jacek Antonia. Tematy posiedzenia to opiniowanie treści uchwały sprawy bieżące. Po zapoznaniu z projektami uchwał dotyczącymi określenia godziwego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, m.in. szkolowych placówek oświatowych gminy Alany, średniej ceny wniosków planowanych w szkole gminy 2023, wyrażenie zgody na to, że stanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Abramów, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, uchwałę komisji opiniuje pozytywnie. Posiedzenie zakończone. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Iwonę Czarnecką. Protokół posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej dnia 20.
23 sierpnia 2022 roku. Komisja w składzie Iwona Czarnecka, Iwona Cwajda, Grzegorz Rodak, Ireneusz Karcmasz, Krzysztof Krasa. Na komisji obecny był pan Łódź Marek Kowalski oraz skarbnik Anna Stasia. Temat jej posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące. Na komisji omówione zostały poszczególne uchwały dotyczące określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. W sprawie jednostki paliwa w roku szkolnym 2022-2023 wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przestrzeni na nieruchomości stanowiącej własność gminy Abramów. Zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Agatę Lichaj. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowań. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 206/2022 Rady Gminy Abramów z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Abramów. Kto z radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmasz, Beata Łysiak, jestem za, Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwajda, Krzysztof Kozdrum, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, Marek Misztar, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Goluch, nieobecna. 12 na 12 obecnych radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6 i poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 36/207/2022 Rady Gminy Abramów z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Abramów w roku szkolnym 2022-2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmasz, Beata Łysiak, jestem za. Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwajda, Krzysztof Kozdruń, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, Marek Misztar, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Goluch, nieobecna. 12 na 12 obecnych radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 36/208/2022 Rady Gminy Abramów z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Abramów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmarz. Jestem za. Beata Łysiak, jestem za. Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwajda, Krzysztof Kostrum, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, jestem za. Krzysztof Krasa, jestem za. Marek Misztar, jestem za. Agnieszka Rojek, jestem za. Jacek Antoniak, jestem za. Iwona Golów, nieobecna. Wszyscy obecni radni są za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer 36/209/2022 Rady Gminy Abramów z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmarz, Beata Łysiak, jestem za. Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwajda, Krzysztof Kostrum, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, jestem za. Marek Misztak, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Golub, nieobecna. Wszyscy obecni radni są za przyjęciem projektu uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer 36/210/2022 Rady Gminy Abramów z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmarz, Beata Łysiak, jestem za. Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwajda, Krzysztof Kostrum, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, Marek Misztak, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Golub, nieobecna. Wszyscy obecni radni są za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do gminy wpłynęły 4 petycje i poproszę o stanowisko komisji pana Ireneusza Karczmarza. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Abramów odbytego w dniu 23 sierpnia 2022 roku. Macie posiedzenia. Punkt 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę wniesionej przez pana Artura Wiśniewskiego. Punkt 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wniesionej przez pana Patryka Janusza Króla. Punkt 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia oddziału zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakup broni dla każdego rodzinnego polskiego mieszkańca gminy Abramów wniesionej przez panią Teresę Garol. Punkt 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych wniesionej przez NAW Agencję Spółkę z o.o. A punkt 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie Ireneusz Karczmarz, Agnieszka Rojek, Iwona Czarnecka, Jacek Antoniak. Na swoim posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022 roku po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 czerwca 2022 roku złożonej przez pana Artura Wiśniewskiego dotyczącej podjęcia uchwały potępiającej inwazję na Ukrainę i uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminy Rady Gminy Abramów podejmuję uchwałę w sprawie wymienionych szczegółów w tym przepisie. Ustawa w tym zakresie nie przewiduje podjęcia uchwały w sprawie podjęcia działań Rosji wobec Ukrainy dotyczących inwazji i ludobójstwa. Jednocześnie wskazuje się, że w tym zakresie funkcjonują w Europie, jak i na świecie odpowiednie organy ścigające zbrodnie wojenne i ludobójstwo ludności cywilnej.
ad uchwa. Komisja odnosząca się do petycji dotyczącej utworzenia modelowej rady wniesionej przez pana Patryka Janusza Króla w dniu 1 sierpnia 2022 roku stoi na stanowisku, że obecnie na terenie gminy Abramów rozpowszechnianie i wspieranie idei samorządowej jest wykonywane przez wójta gminy Abramów i radnych rad gminy Abramów przy pomocy pracowników Urzędu Gminy oraz sołtysów. Posiadane w budżecie środki w roku 2022 nie pozwalają na dodatkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy. Wobec powyższego komisja uznaje petycję pana Janusza Króla za bezzasadną. Akt 3. Komisja po rozpatrzeniu petycji dotyczącej utworzenia oddziału zmilitaryzowanego samoobrony gminnej i zakup rozszerzonego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Abramów wniesioną przez panią Teresę Gerland w dniu 17 sierpnia 2022 roku uznaje petycję za bezzasadną. Zarówno Rada Gminy i wójt gminy nie są organami władnymi do podjęcia takich działań. Akt 1. Komisja odnosząca się do petycji dotyczącej poinformowania odległych placówek edukacyjnych o możliwościach dołączenia do programu edukacyjnego gotuje się na zmiany wniesione przez na agencję spółka z 17 sierpnia 2022 roku. Stoi na stanowisku, że jak najbardziej zasadne jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych mających na celu dobro i zdrowie najmłodszych oraz nie marnowanie żywności. Z tym względem komisja znaje petycję za zasadne. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest następujące. Punkt pierwszy. Petycja złożona w dniu 10 czerwca 2022 roku przez pana Artura Wiśniewskiego dotycząca podjęcia uchwały potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę jest bezzasadna. Punkt drugi. Petycja wniesiona w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez pana Patryka Janusza Króla dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Abramów jest bezzasadna. Petycja w sprawie utworzenia oddziału zmilitaryzowanych samoobrony gminy i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Abramów wniesiona przez panią Teresę Garland w dniu 17 sierpnia 2022 roku jest bezzasadna. Punkt czwarty. Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych wniesiona przez NAP Agencję Spółka z o.o. w dniu 17 sierpnia 2022 roku jest zasadna. Na tym punktu zakończone i podpisane. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy głosować za zatwierdzeniem stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pierwsza petycja złożona w dniu 10 czerwca 2022 przez pana Artura Wiśniewskiego dotycząca podjęcia uchwały potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę jest bezzasadna. Kto z radnych jest za zatwierdzeniem, przeciw lub się wstrzymuje? Marcin Mazur. Agata Lichaj. Ireneusz Karczmarz. Beata Łysiak. Jestem za. Grzegorz Rodak. Nieobecny. Iwona Cwajda. Krzysztof Kostrum. Andrzej Rojek. Iwona Czarnecka. Jestem za. Krzysztof Krasa. Jestem za. Marek Misztal. Agnieszka Rojek. Jacek Antoniak, Iwona Goluch, nieobecna. Wszyscy radni są za zatwierdzeniem stanowiska Komisji Skarg w stosunku do pierwszej petycji. Teraz poddam pod głosowanie za zatwierdzeniem przeciw bądź wstrzymuję się. Będzie to petycja druga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2022. Przez pana Patryka Janusza Króla dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i stanowisko komisji jako bezzasadna petycja. Kto jest za zatwierdzeniem stanowiska komisji względem tej petycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Marcin Mazur. Agata Lichaj. Ireneusz Karczmarz. Beata Łysiak, jestem za. Grzegorz Rodak, nieobecny. Iwona Cwejda. Krzysztof Kozdruń. Andrzej Rojek. Iwona Czarnecka. Krzysztof Krasa. Jestem za. Marek Misztal. Agnieszka Rojek. Jacek Antoniak. Iwona Goluch, nieobecna. Wszyscy radni są za zatwierdzeniem stanowiska względem drugiej petycji. Petycja trzecia. Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych samoobrony gminnej
i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Abramów, wniesiona przez panią Teresę Garland w dniu 17 sierpnia 2022 roku, stanowisko komisji, komisja uznaje jako bezzasadną. Kto jest za zatwierdzeniem stanowiska komisji względem trzeciej petycji? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmarz, Beata Łysiak, jestem za, Grzegorz Rodak, nieobecny, Iwona Cwajda, Krzysztof Kozdruń, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, jestem za, Marek Miśtal, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Goluch, nieobecna. 11 radnych jest za zatwierdzeniem, 1 sprzeciw. Przechodzimy do czwartej petycji. Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych wniesiona przez nas Agencji Spółki ZOO z dnia 17 sierpnia 2022 roku. Stanowisko komisja uznaje jako zasadną. Kto jest za zatwierdzeniem stanowiska względem czwartej petycji, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Marcin Mazur, Agata Lichaj, Ireneusz Karczmarz, Beata Łysiak, jestem za, Grzegorz Rodak, nieobecny, Iwona Cwajda, Krzysztof Kozdruń, Andrzej Rojek, Iwona Czarnecka, Krzysztof Krasa, jestem za, Marek Miśtal, Agnieszka Rojek, Jacek Antoniak, Iwona Goluch, nieobecna. Dziękuję. Wszyscy radni są za zatwierdzeniem stanowiska względem czwartej petycji. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 11. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, oddaję głos radnym. Kto chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy bieżące. I proszę teraz o głosy radnych, panią czy i panów sołtysów. Bardzo proszę. I chciałem spytać jeszcze o ten znak na drodze idącej przez Łódź, która wylatuje z drogą do drogi krótkich. Miał być postawiony znak uwaga do drugiego przyjazdu. Skoro ludzie teraz jeździ i swojej wiedzy, ale ktoś obcy może wyjechać i może być źle, może być do wypadku. Rozmawialiśmy z starostwem, tak samo tutaj z tymi listami, tak, poszło pismo dosyć dawno. Robili tutaj organizację ruchu, ale powiedzieliśmy, że Dziękuję. I jeszcze jedna ziemia z Belmontu będzie tam włożona na tę drogę między gminą a Wielkim, na ten was. Rozwodzimy troszeczkę, mamy jeszcze kartę, gdzie ruszyli się i trochę mieliśmy wziąć nawet z Zabelmontu. No, co tam w tej świetlicy jest, żeby to rozmontować, tylko no, nie wiem kiedy. Myślę, że będzie, ale już wiem, że za
jeden konserwator chodzi i chodzi na zakątach, to ja też bym i zamiast się też dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Jakimś cudem czy coś, no, nie wiem, co mówię, trochę problemy są, no, to ma, kto ma to zrobić, jak to zrobić, ale myślę, że ten, nie, że spróbujemy jakoś, może nie wiem, bardzo tam, jak może nie jest opisa, że ustalić, gdzie to zrobić, żeby przyjechać. Nie ma to powód, że nie ma to najgorsze, więc można, czy może w sensie, jak to porównać, na tym dachu, na tym puściliśmy tam przy Mojowie, wtedy jeszcze się z nim
Są to dowody takie fizyczne, ale to jest kawałek przejechać do przyjęcia. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Więc zanim zamknę obrady, chciałabym w imieniu organizatorów festynu w Dębinach, jak również podopiecznych Hospicjum Świętej Anny, serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, jak również ościennej gminy Michów, którzy zjawili się na festynie i hojnie obdarzyli, dopomogli hospicjum. Została kwota zebrana 1836 zł 23 grosze. Więc na taką małą wioseczkę, niewielką gminę też, no chyba dosyć dobrze żeśmy wypadli. Także dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że takie akcje będą prowadzone nie tylko w Dębinach, a może gdzieś jeszcze. Dziękuję serdecznie.